Lunatycy otaczają mnie. Cześć, cześć, siema, Tibi z tej strony, przed wami kolejny wiedźmiński odcinek z Wiedźmińskiego Wiedźmina i w tym odcinku już będzie taki właśnie odcinek bardziej swobodny, bo i ponieważ już sobie ogarnęliśmy ten cały wstęp właśnie na garkanie przeczytaliśmy, Brooks jeszcze, upiory, serce strzygi przeczytajmy, dobra, dziękuję bardzo. I możemy w końcu sobie porobić zlecenia, zadania dodatkowe i tak dalej, nie? Tak, 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 tak i pięknie. Zlecenia na upiory, dobra. Na Blazewigery, dobra, na upiory już zrobione. Mieliśmy wcześniej, już nawet chyba z pierwszego rozdziału ten pył mieliśmy. Od pierwszego rozdziału. Jeszcze tylko na Blazewigery się zrobi i będzie git. Poważnie, ten utopiec myśli, że coś tu zdziała, nie? Wow. Dobra, tyle to tam może mnie bić. A ciebie to podpalę, ziomek. I kolejny utopis, który myśli, że może coś zdziałać. Łoty gnoju! Dobra. Jakoś sklepane to wszystko. Tak. Dobra. I w ogóle mamy tutaj krew i Blazewigera. Strupia, ta krew Blazewigera gdzie? 40, no właśnie, to kurczę, już możemy się po nagrodę do druidów zgłosić. Na Blazewigery głosić do druidów po nagrodę. Kapitanowi najemników. Uchodźców. Garkajny Kalkstein i upiory Kalkstein. Dobra. Tak, to właśnie do zlecenia na Garkajny trzeba jeszcze zrobić i na Brooks. Ale to w takim razie tutaj właśnie zabijemy Garkaina, który nazywa się Vesper. Tak. Jest Vesper, kurde. Trofealny Garkain. Stówy. Ale wytrzymały się znalazł, kurczę, żywotny. A ty co, kurde? Myślisz, że coś zdziałasz? Nie tym razem. Ile doświadczenia, kurczę, za nie leci? 400, coś tam, jeszcze ileś. Ja nie mogę, nieźle. Garkain, no już jest zlecenie zrobione. Tak. Garkain. Dobra, upiorami możemy się teraz zająć. Zawsze lubiłem klapać upiory, bo mnie wkurzały. O ty gnoj. W mordę go! No, gdzie? Wow.
Wow, ale kurczę, żeś powalił, no to nieźle, naprawdę. Tak. I znowu lecimy z wygnanym, kurczę, ale mi życia dużo zbili. Nie spodobało mi się to, oj, nie spodobało. Tak. Tak. Tylko zastanówmy się, gdzie te cmentarze są, bo tutaj są bruksy. Dobra, na razie pójdziemy do jaskini druidów po nagrodę. I w jaskini druidów jest właśnie też łowczy królewski, któremu oddamy trofeum. Tak. Wkurzające są te utopce i to straszne. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo mnie to zawsze wkurzało w tym rozdziale. Kurde, jak one mnie wkurzały. Jest jaskinia druidów, dobra. No zapraszam. O, dobra. No serio! Nie załapało i kurczę, i znowu walka. Zajebiście, nie? Leżeć, wszyscy. No, halo, bijaj. No, jaskinia druidów. Tak. Witaj. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Dobra, i teraz do druidów. I nowy poziom, zajebiście. Który mamy poziom? 40, bardzo fajnie. Kuzyn Corbin, cześć. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Przykro mi, z nikim takim nie rozmawiałem. A, rozumiem. Sacre bleu! Sacre bleu! Najstarszy druid. Dobranoc, Wiedźminie! No ty śmieciu! Frajerze jeden. Dobra, mam szczęście, że mam talent i to przynajmniej rozdam. Gnoju. Kurde. 3 srebrne, no to nieźle. I... możemy wziąć krzepę. I... fintę. I agresję niech będzie. Zobaczmy, Irden już rozdany. Aksy nie rozdany. Quen, Igni, Art. Wszystko to teraz w akcji możemy pójść. Dobra, to został jeszcze jeden złoty. Odporność na realne obrażenia minus 25%. Żywotność, no to w siłę możemy pójść później, bo to będzie przydatne bardzo. I w energię możemy pójść. Ale życie nie, weźmy otrzymywane obrażenia minus 25%. To dopiero będzie... niezłe, to jest kurczę lepszy talent niż ten niezabijalny w Wiedźminie 2. To jest normalnie coś. Czas na modlitwę. Bo talent niezabijalny w Wiedźminie 2 daje kurczę minus 15% otrzymywanych obrażeń i 150 żywotności. Słucham cię, wędrowcze. Płacicie ponoć za krew Bledzwigerów. A tak, rzeczywiście. Chcemy wytępić gatunek, który narusza naturalny ekosystem tych okolic. Potrzebujemy 10 porcji krwi. Oto 10 dawek.
Na Wiedźminów zawsze można liczyć. Oto twoja zapłata. Dzięki, ziom. Gra w Bredzwingera. Spoko. Poważnie, 20 orenów za Bredzwingera. Zdzierstwo, kurczę. Zdzierstwo i tyle. No ale cóż. Cóż, że ze Szwecji. O! Kurde. Uciekamy! Dobra, gin. Frajeru. Fajnie! Utopis dostał, kurczę. Od silnego stylu. Nieźle. Tylko zapomniałem, gdzie te cmentary się znajdują. Chyba one chyba w dzień się pojawiają, tak? Mi się tak wydaje przynajmniej. Chociaż nie wiem. Nie pamiętam właśnie, prawdę mówiąc, gdzie w 5 rozdziale są cmentary. A, wiem, gdzie są cmentary. God damn it. Wcale w zimie. Dobra. Zżerają trupy. Już tak powiem. Dobra, teraz się rozprawimy z wampirzycą. Tak. Wypijemy sobie czarną krew i będzie fajnie. Chwila. Mamy nie, to jest dziennik. W ekwipunku mamy czarną krew. To jest wilga. Jest pobój. To jest czarna krew. Tak jest, mamy. Dobra. To do północy i lecimy. No, Garkajny znowu. To ja skółeczkę poproszę. Puszczyka. I czarną krew. I przeciw wampirom olej może mamy, czy nie mamy? Biorę trupojady, olej screen fit, olej przeciw... God damn it. Może mogę zrobić? Zobaczymy szybko. Oj, przeciw wampirom. Nie mam chyba bazy, nie? Kurczaki, ziemniaki. Dobra, trudno. Się przejdziemy bez oleju. Za to olej screen fit możemy nałożyć, bo czemu nie? Ten olej, kurczę, działa na wszystko, więc... Więc lecimy. Garkajny ogólnie to są właśnie wampiry. Ło, trzeci jest. Które zabijają dla przyjemności, więc ich trzeba tępić tak strasznie. Bo to gnoje są takie typowe. Okej. Okay. Kurde, napił się, bo czarna krew była, widzieliście? Napił się i umarł, bo była czarna krew. Ej, Geralt. Dobra, już myślałem, że się zbagowałem i nie mogę iść. Ja nie mogę. A on się wtedy zirytował i wkurzył. I zdenerwował. Ale teraz styl szybki i lecimy. Cześć, Lili! Zobaczymy, czy potwora trofealnego będziemy mogli ubić samym tym specjalnym atakiem właśnie ze średniego talentu. Lili, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Nie, chyba. Chociaż... No nie, jeszcze trochę życia by je zostało wtedy. Co tu jest? Topielec jeszcze. Dobra, to grupowe weźmiemy. Zalili 705 punktów nieobrażeń, tylko doświadczenia. No to nieźle. Tak, głowa Brooksy, lecimy. I krew Brooksy, sole nezańskie. Dokładnie. Poważnie! Ty gównie! Te Bredzwigery zawsze będą mnie wkurzać, nie? Ach, ten Bredzwiger, kurczę. Oj, biedna. Biedna wampirzyca. To są tak zwane wampiry niższe podobno, Brooksy, ale Brooksa
akurat według mnie, bo ja mam taki swój własny podział i ja uważam akurat Brooksy za coś takiego jak wampiry pośrednie. Wampiry niższe to Fledery, Garkiny, Ekimy, tak dalej. Ekima i co było jeszcze? I Katakan. I Alp jeszcze jako niższy rodzaj wampira, jako rodzaj wampira niższego. I no, i dobrze. Tak. Rycerz temerski, zrozpaczony ojciec, i tak dalej, dobra. Takie różne, kurcze. NPC. Dlatego właśnie zrozpaczonego ojca mnie trzeba trofea, czy trofea, żuchwy cmentarów przynieść, więc no. Więc będzie trzeba zrobić zlecenie na cmentary. Tak, to pierce, nie. Ja nie jeszcze myślę, że coś zdziałają. Jest jaskinia druidów i trzeba kurczę sklepać, wyczyścić ich tutaj. Umrzyjcie. O ty gnoju! Słodkich snów. Dobra. I kolejne trofeum. A nie! Szlak by to! Źle wszedłem. Do starej wyzimy najpierw muszę pójść i sprzedam Aerondict, kurczę. Żeby się nie zmarnował mieczyk. Bo teraz właśnie miecz srebrny będę chciał wziąć. Za te 10 trofejów. Dlatego teraz do starej wyzimy. Nie, tam widać w tle starą wyzimę. Więc tu gdzieś będzie chyba przejście z tego co wiem, tak? No w tą stronę jeszcze trochę bardziej na północ. Dobra. Czyli jako tako pamiętam jeszcze tą mapę. Dwugrot i droga do starej wyziny. Kapitan Jean-Pierre. Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzycę, prawda? Udało ci się je zabić? Masz krew? Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata. Dobra. Teraz przejdźmy się w sumie. Zlecenie na Brooksie, no właśnie. Ale rannych zakonników wszędzie, kurczę, nie wiadomo ile, co tu w ogóle jest. Się przejdźmy, jeszcze tutaj cmentary są w pobliżu, więc no. O, grawer i cmentar właśnie. I cmentara teraz kapiamy. Te to są kurcze żywotne, jak nie wiadomo co. A właśnie. Z 800 życia mają, kurcze. Ja mam 730, dobra to. To się tam jeszcze talenciki jakieś rozda, będzie prawie 1000. Tak, kości Graveira i spoko, to ciało jakieś. O, oręki, dobra. Można wziąć. Laboratorium Kalksteina. Oddamy u niego właśnie te zlecenia. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin. Poradził sobie z zadaniem? Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. 125 będzie może? Jakieś 250 za dwa garkajny? Dokładnie, 125 renów za garkajna. Może być. Geralt! Jako tako może być. Dałeś ogłoszenie. Dałeś ogłoszenie.
Nawet dwa. Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak z płatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Spoko, dzięki ziom. Tak, jeszcze poziomu chyba nie wbiliśmy. A nie, wbiliśmy, 41 jest. Oj, kolejny cmentar, spoko. Mra ten leży i teraz tego trzeba sklepać. A nie, z 1000 kurczę życia mam, bo 120, 120, 120 to jest 500. No, to, dobra, to z 900, może 1000 jakoś tak, może coś takiego. To jeszcze raz możemy wejść do domu Kalksteina i wyjść i się znowu pojawić mental i Graveir. I będziemy już mieli zlecenia zrobione. A właśnie. Idźmy stąd. Chodź tu. Typie. No, tak jakoś z 1000 życia mam. Było lekko ponad pół. 4 razy po 130 to jest 260, to jest 540. Do uchodźców po nagrodę. A właśnie. A ile właśnie uchodźcom trzeba zostawiać cmentary? Ile mamy tego? Mamy w ekwipunku 6 żuchw cmentarów, a im chyba chodzi o 5, co nie? Tak, 5, dobra. Tak, polećmy jeszcze do pasera sprzedać Aerondict i będzie git. Będzie trzeba się przekopać stalowym mieczem przez bagna, to będzie dopiero... To będzie dobre. Młody krasnolud. Witaj! Młody krasnoludzie. Gdzie ten paser, który tu był? Halo. Dupa, chyba go nie ma. Słabo. Może gdzieś tutaj trzeba go poszukać, albo w sumie płatnerz zakonu może by od nas odkupił Aerondict. Zobaczymy. Prowizoryczna kuźnia, zapisywanie. Tak. Ale w sumie najpierw rozmowa może być długa, to nie chcę, żeby się odcinek przedłużał. Więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie. Oceńcie film łapką w górę bądź łapką w dół, zależy czy wam się podobał. No i do następnych odcinków i serii. Na razie, siema, cześć i pa, pa!